220 zawodników z 13 krajów wystartuje w ten weekend w rajdzie Śląska. Jak wyglądają przygotowania, sprawdzała Zofia Stasik. Od 11 do 13 października rozegrany zostanie rajd Śląska. Największe tego typu zawody w naszym regionie po raz pierwszy zaliczane są do najstarszego rajdowego cyklu na świecie, czyli Mistrzostw Europy. Na Stadionie Śląskim poznamy także rajdowego samochodowego mistrza Polski. Wśród zawodników wystąpi kilkanaście polskich zespołów, w tym Miko Marczyk, który zawalczy o tytuł wicemistrza Europy. Skupiam się na tym, żeby przejechać te kilkanaście prób sportowych, które na nas czekają od piątku do niedzieli, czysto, bez problemów, bez błędów, z jak najlepszym czasem, a wtedy w niedzielę po południu na mecie mam nadzieję, że to nam wszystkim da satysfakcję. Próbie zostaną poddani jednak nie tylko zawodnicy. Emocje mogą wzbudzać również związane z rajdem utrudnienia. Na czas OS-u będzie ten odcinek zamknięty. Mniej więcej start będzie od Alei Korfantego w kierunku strefy kultury. Tam właśnie na strefie kultury różne pętle, przejazdy wokół beczek itd., itd. I powrót z powrotem na rondo. Mimo utrudnień, rajd Śląska to szansa na promocję dla województwa, a zwłaszcza dla miast zaangażowanych w trasę. Wydarzenie przyciąga bowiem kibiców z całego kraju i nie tylko. To mistrzostwa rangi Europy. Będą oglądane nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przyjadą zawodnicy rangi europejskiej, którzy naprawdę pokazują, że ten sport jest niesamowity. Budzi wielkie emocje, wrażenia, a to buduje też taką trochę markę miejsca, w którym się to odbywa. Wydarzenie potrwa cały weekend i obejmie wiele śląskich miast. Dokładna mapa ze strefami kibica oraz opisem dostępne są na stronie www.rajdśląska.pl.